quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away.
Halo, dzień dobry, Lubaczów, 11 listopada, godzina 13.41, także mamy 4 minuty do meczu, ale widzimy, że już pomału z budynku klubowego wychodzą tutaj zawodnicy zarówno MKS-u Pogoń, Sokół Lubaczów, jak i TS Biało-Czerwonych Kaszyce. Spotkanie lidera z, tak powiedzmy sobie szczerze, średniakiem ligowej tabeli, ale mimo wszystko Beniaminkiem. Wiemy, że Beniaminki zawsze sporo swoich problemów, sporo tego frycowego muszą spłacić na początek. Otwieramy tym samym w dniu dzisiejszym wraz z meczem w Tuczępach. Otwieramy właśnie 15. kolejkę klasy okręgowej okręgu Jarosław. Widzimy tutaj właśnie tabelę Sokół, Pogoń Sokół Lubaczów i jedna porażka jedynie. Bilans 48-11, także naprawdę imponują. Nie jest to może najlepsza defensywa, ale ofensywa zdecydowanie góruje tutaj nad resztą. Tylko Orzeł Przeworsk ma cokolwiek do powiedzenia, ale Orzeł ma też już 7 punktów straty, co, jak dobrze Państwo wiedzą, jest już naprawdę, naprawdę niemałą zaliczką w takim przypadku ligi takiej jak klasa okręgowa, jeśli chodzi o biało-czerwonych. 5 zwycięstw, 3 remisy, 6 porażek, bilans ujemny co prawda, 22-24, natomiast nie mamy tutaj prawa skreślać tej drużyny w dniu dzisiejszym. Oni już potrafili też wygrywać, ucierać nosa tym, z którymi niekoniecznie wygrywać powinni w tym sezonie, dlatego też spodziewamy się dobrego meczu. No i jeśli uda się dzisiejszym gościom dobrze wejść w pierwszą połowę, nie stracić tutaj bramki, nie dać się rozpędzić tej właśnie Lokomotywie z Lubaczowa, no to to wszystko powinno gdzieś nam do samego końca iść na noże. My już na ten mecz czekamy, widzimy już skład sędziowski, który wyprowadza, a my przeczytajmy składy. Goście dzisiaj 1 Stecura, 6 Sawka, 7 Wielgosz, 8 Stopa, 10 Kuźmiński, 11, 10 Konrad Kuźmiński, kapitan, 11 Oskar Kuźmiński, 15 Majcher, 17 Grabowski, 18 Radwański, 19 Lizak i 21 Cyran. Z ławki natomiast będą ich wspierać 3 Wielgosz, 5 Trelka, 9 Maciej Grabowski, 13 Bartłomiej Wielgosz, 14 Hołup, 20 Sas oraz 22 Jakub Ziobro. Trenerem jest Maciej Mikłasz. Właśnie był to skład gości. Natomiast gospodarze, czyli Pogoń Sokół Lubaczów, 1 Łukasz Głuszyk, 4 Jakub Szczybyło, 6 Paweł Hawrylak, 7 Krystian Baszniani, 8 Bartłomiej Raba, 9 Michał Krzemiński, 10 Paweł Has, 11 Sebastian Zając, 14 Karol Karulak, 15 Bartłomiej Gliniak, 18 Maciej Grabowski, trenerem oczywiście Walerii Sokolenko, a z ławki 12 Iwan Czekałow, 2 Radosław Hojdak, 5 Michał Kuziemski, 16 Sebastian Kot, 17 Jarosław Roman, 19 Joachim Tworko i 20 Damian Cisek. A teraz hymn.
No właśnie już uczczone dzisiejsze święto niepodległości naszego kraju. Zawodnicy już przywitają się, goście przechodzą w powitanie z gospodarzami, również ze składem sędziowskim. A my za chwilę będziemy z lekkim opóźnieniem, bo nie dokładnie 13:45 rozpoczniemy. Podkarpackie Kolegium Sędziów dzisiaj desygnowało trójkę jako główny Damian Kubas i na liniach Ireneusz Lis oraz Sławomir Bochnak. No i na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, jako że biało-czerwoni to nie jest chłopiec do bicia, no a Pogoń, Sokół, tutaj każdy mecz ta drużyna chciałaby wygrywać, także presja na pewno z jednej, jak i z drugiej strony będzie widoczna. Już właśnie przywitanie kapitanów i za chwilkę rozpoczniemy dzisiejsze spotkanie. No i rozpoczęli właśnie już, tutaj widzimy, kieruje się ta ofensywa lubaczowa od początku, bardzo wysoko ustawiony lider klasy okręgowej. Teraz poszukali wydłużenia gry zawodnicy, ale wszystko to jest dobrze przeczytane tutaj właśnie przez stoperów. Teraz zobaczymy, czy daleki wrzut z autu nam będzie zaprezentowany. Dobrze, to wszystko zostało teraz rozczytane. No i ta piłka wyekspediowana już na aut. Będzie wznowienie od bramki młodego golkipera z Lubaczowa. Łukasz Głuszyk już zagrywa tę piłkę krótko. Tutaj widzimy wyraźnie, w jakim kierunku to spotkanie nam będzie szło, czyli utrzymywanie się dłużej przy piłce przez ekipę właśnie lubaczowską. Natomiast drużyna z Kaszyc będzie poszukiwać swoich sytuacji, chociaż teraz wydłużenie, piłka na lewe skrzydło. Udaje się to wszystko utrzymać, zagranie do środka. Tutaj jeszcze będzie przebijana ta piłka na drugą stronę. Jest zagranie na prawo. Tutaj jest Bartłomiej Gliniak, ma szansę na dośrodkowanie. Będzie grał jeden na jednego. Zobaczmy, co tutaj wymyśli Gliniak. No nie wymyślił niczego, co przyniosłoby jakąś wymierną korzyść. Zbierają znowu stoperzy. Dobrze, wysoko ustawieni. W tych pierwszych minutach skoncentrowani, a tutaj ewidentne zagranie pod faul, bardzo inteligentne, i Maciej Grabowski wywalczył tutaj, wywalczył dla swojej drużyny rzut wolny, ten krótko zagrany. Grabowski dośrodkowuje i tutaj bardzo pewnie doświadczony Dariusz Tecura chwyta tę piłkę do rąk i póki co nie zamierza jej nikomu oddawać. Pogoń, Sokół, Lubaczów to jest drużyna weteran okręgówki jarosławskiej. To już jest ich 11 sezon. W sezonie 11-12 udało im się awansować właśnie, ale poczekajmy z tym, bo tutaj dobre wydłużenie. Uda się tę piłkę opanować. Będzie szansa tutaj na wywalczenie rzutu rożnego. Czy to się ostatecznie uda? Tam mocno się zakotłowało, ale ta piłka już wraca do lewego defensora. Będzie jeszcze raz rozbijanie tej akcji spokojnie. Wbita ta piłka z powrotem, no ale tutaj nic z tego się nie udało więcej wywalczyć niż tylko to, że Stętle z powrotem piłkę wznowi od własnej bramki. Tutaj Has jest często adresatem tych podań. Rosły zawodnik grający w ataku drużyny lidera ligi. Cały czas gdzieś jest pod tak zwanym prądem, cały czas do niego te piłki
starają się być adresowane. No tu zobaczmy takie zagranie, ale troszkę ala niższej ligi, czyli właśnie stoper, który gdzieś tę piłkę daleko ekspediuje. Nieangażowany jest bramkarz właśnie w te wykopy. I tutaj widzimy przebita ta piłka. No to będzie to, czego Kaszyce dzisiaj będą szukać. Tu nie będzie, myślę, wielkiej finezji. Raczej właśnie takie przebicie. Gdzieś liczymy na błąd stoperów, że czy to Szczybło, czy to Hawrylak, mówiąc kolokwialnie, się obetną i stworzą sytuację właśnie dla drużyny rywala. O, teraz zobaczmy, tutaj znowu ta piłka zagrywana na Hasa. I przed szansą Kaszyca, ale to wszystko bardzo, bardzo przytomnie zbiera Karulak w tym momencie. My widzimy tutaj ławkę ekipy gości. Ławkę, która na razie jeszcze nie wysłana na rozgrzewkę. Zresztą podobnie jak ta ekipa gospodarzy, która tutaj pod kocykiem z uśmiechem na twarzach czeka na rozwój sytuacji. No te pierwsze 5 minut ewidentnie ustawiły nam to, co dzisiaj będziemy widzieć. Ja tutaj nie spodziewam się wielkich odchyłów od tego, czego sam się przed tym meczem spodziewałem. Ale teraz próbują Kaszyce. Biało-czerwoni krótko rozgrywają futbolówkę. Teraz tradycyjnie poszukanie tego wydłużenia, ale tutaj lekkie pretensje właśnie od napastnika. No bo nie tak chciał tę piłkę i ciężko też się temu dziwić. Tutaj widzimy, Raba będzie często wykorzystywany właśnie do tego, żeby po piłkę schodzić, żeby tą piłką pomagać operować swoim partnerom. Natomiast Karulak niejednokrotnie schodzi w tą pozycję numer 10, tam gdzieś pod Hasa, który zresztą też teraz wykonuje naprawdę dobrą pracę w defensywie. Widzimy biało-czerwoni blisko straty, ale już ta piłka przenosi się w sektor defensywny Lubaczowian, ale tu właśnie po to jest Raba, jednak wcześniej jakiś delikatny faul zauważony przez pana sędziego, chyba Michał Krzemiński, właśnie w tej sytuacji przewinie. Już piłka na lewą stronę, biało-czerwoni. Tutaj będzie szansa na uderzenie. Zobaczmy, czy spróbuje. No nie spróbował i to troszeczkę za dużo czasu na to wszystko zostało stracone. Teraz nie wiem, czy ktoś tutaj leżał. Chyba nie. To chyba po prostu Raba troszeczkę przeliczył się z tym podaniem. Nie, jednak faktycznie tutaj ucierpiał w tej sytuacji Hawrylak. No my widzimy, tutaj była próba strzału, Hawrylak poszedł wszystkim, no i tak, tutaj dostał takiego, oj, powiedziałbym, kartkowego stempla, mimo że w ofensywie to faktycznie tutaj mocno potraktowany, no i mieli prawo się tutaj o jakiś nawet kartonik ubiegać, ale ostatecznie sędzia jeszcze w dobrej wierze daje pograć bez żółtych kartek. Oby nam to tylko tego spotkania w jakikolwiek sposób nie zaostrzyło niepotrzebnie. Ale na razie nie ma ku temu symptomów. Teraz widzimy, że czerwoni na pewno będą tutaj mocno walczyć. Teraz dobry przechwyt. No i tutaj był faul zdecydowanie. Tutaj Szczybło przekroczył przepisy. No i takie sytuacje to może być, leży teraz, zwija się z bólu stopa. Ale takie sytuacje to może być coś, czego biało-czerwoni powinni szukać. Dlatego, że piłka ustawiona, fakt faktem, na metrze 40, więc daleko. Ale rosłych zawodników w tej drużynie nie brakuje, więc może akurat tutaj coś dobrego udałoby się wywalczyć. Mateusz Grabowski widzimy ustawiony przy piłce. Pan sędzia jeszcze tutaj pożartował, rozluźnił trochę atmosferę wraz ze stopą. No i zobaczymy, jaki jest pomysł Grabowski, więc prawa noga. No, zawieszona ta piłka wysoko, ale to jest wszystko zbierane właśnie już w zarodku. Jeszcze przebijają futbolówkę.
Ta na lewą stronę, tutaj Michał Radwański. Michał Radwański, ale to nie było zdecydowanie dobre dośrodkowanie. Już była szansa i tutaj troszkę przypadku, ale sędzia faktycznie wraca, bo faulowany był w tej sytuacji Maciej Grabowski. Widzimy tutaj wrzutka Radwańskiego, no, nie najlepsza, to wszystko zbiera Hawrylak, Maciej Grabowski. No i tak, to nie było gdzieś może zamierzone, ale było na pewno faulem. Teraz ładnie się obraca z tą piłką Karulak, ale to wszystko troszkę zbyt ryzykownie i zapachniało stratą. Na razie wydaje mi się sporym błędem Lubaczowa jest to, że chcą za szybko to wszystko zrobić. Zamiast gdzieś utrzymać się przy piłce jednym, dwoma podaniami, przejść tę defensywę, no to właśnie takie poszukiwanie długich piłek. A na razie ekipa Skaszyc sobie dobrze z tym radzi. A teraz kolejny raz dobrze utrzymuje się Bernard Stopa. No i on ma świadomość tego, jak ciężko jest jego defensorom i zbiera właśnie często żniwo tego, że musi się dać sfaulować, no a teraz nie, to było raczej do przemilczenia ze strony Arkadiusza Majchera, chociaż ta piłka wraca, tu można o nią powalczyć, ale pewnie to zbiera Raba. Teraz Haas w pojedynku główkowym, który jednak ostatecznie przegra. Teraz ta piłka dociera do Baśnianina, zszedł lewoskrzydłowy i zagrał dobrą, bardzo dobrą piłkę. Tutaj jest szansa, zobaczmy uderzenie i będzie pierwszy rzut rożny. Dobrze zagrał Baśnianin, zszedł po futbolówkę, zagrał do Grabowskiego, a ten poszukał tutaj swojej szansy. No i na pewno mogło się to podobać. Pierwszy raz tutaj Lubaczów pokazał nam coś ciekawszego dzisiaj. 10. minuta, no i zobaczymy, jak te rzuty rożne są rozpracowane. Tutaj na słupku sprytnie Grabowski pozostaje. Dośrodkuje to Raba. Raba w strzelanie tej piłki i był tutaj Hawryla, który próbował coś z tym zrobić, ale nic specjalnego z tego mu się nie udało. No i znowu będzie wznowienie. I teraz na wyścigi wybrali się tutaj zawodnicy. Dobrze to wszystko obliczył, dobrze sobie z tym poradził. W tej sytuacji właśnie Bartłomiej Gliniak. Tutaj pierwsze jakieś nerwy pojawiają się właśnie w drużynie z Lubaczowa. No ciężko się dziwić, bo póki co nie idzie tutaj po ich myśli. Teraz Baśnianin. No, próba strzału, ale to jest wszystko wyłapywane. I teraz próbował w tej sytuacji swojego szczęścia Jakub Wielgosz, ale nic więcej z tego niestety dla drużyny gości się nie udało urodzić. On teraz Zając. Zając wydłuża, zaufał tutaj swojemu zawodnikowi. Zgranie jest tej piłki. Haas próbuje, ale ta piłka być może zostanie jeszcze opanowana. Tak, powalczy o nią Grabowski, nikogo przy nim nie ma. Jest szansa jeszcze na grę, ale bardzo, bardzo złe to zagranie. Już Stopa i Stopa znowu faulowany, ale bardzo blisko
przynajmniej w tej sytuacji był Rabah. I to jest chyba klucz, żeby właśnie stopie nie zostawić za dużo miejsca. Wydaje się to zdecydowanie najgroźniejszy zawodnik właśnie drużyny z Kaszyc. No teraz znowu sporo fauli. Myślę, że bardzo, bardzo dużo, jak na to, że nie jest to na razie mecz na jakimś wielkim tempie. A tu widzimy trenera Sokolenka. Będzie szansa na wydłużenie znowu tej gry. Jest przebita piłka. No gdyby tam troszkę żywotniejszy w tym polu karnym był jeden z zawodników, to ona spadała tak naprawdę pod nogi. A tutaj niestety, niestety troszeczkę tego życia właśnie zabrakło. Teraz zmiana strony na drugą stronę. Grabowski jeszcze próbował to dośrodkowywać i rzeczywiście nie był to chyba najgorszy pomysł. Wydaje mi się, że Haas, gdyby troszkę bardziej uwierzył w swojego młodszego kolegę z drużyny, no to mogłoby z tego być naprawdę coś groźnego. Zobaczmy, chociaż też Grabowski mógł chyba próbować pokusić się o strzał po długim słupku. Może akurat coś by właśnie z tego się udało zrobić. Teraz Zając i znowu, kiedy tylko ma piłkę, to jest poszukiwanie właśnie Basznianina, czy jeśli nie jego, to Hasa, jeśli nie Hasa, to Krzemińskiego. Ta trójka gdzieś cały czas musi być pod prądem, kiedy Zając ma piłkę. Teraz przyjmuje to Gliniak. Zagranie tutaj jest Grabowski, dogrywa jeszcze do Hasa. Tutaj spore zamieszanie, ale tylko Żyga ostatecznie wyjdzie. No i to już dzwonią dzwony ostrzegawcze w Kaszycach, bo zaraz może być naprawdę spory problem, jeśli tu wpadnie pierwsza bramka. Dobre jeszcze dogranie, tutaj sprytnie Baśniani, no chyba najlepszy zawodnik na razie swojej drużyny w tym spotkaniu. Cały czas gdzieś zagraża. No a teraz zobaczmy, Raba po raz drugi będzie miał szansę, żeby swoich partnerów dobrze obsłużyć. Dośrodkowanie w pole karne, ale na razie radzą sobie z tym defensorzy biało-czerwonych. Ale jeszcze nie koniec tej akcji, Gliniak. No ale to tutaj nie ma faulu ostatecznie. Miałem tutaj zganić troszeczkę za tę interwencję. Wydawało mi się, że bezsensowny faul, no ale skoro sędzia nie zdecydował się tutaj na gwizdek, no to wcale nie było to takie złe rozwiązanie. Teraz znów próba wstrzelenia futbolówki. Dobrze, teraz udało sobie się z tym poradzić defensywie z Lubaczowa, ale już ta piłka wraca. Zobaczmy, jest wprowadzenie tutaj Radwańskiego. To był Majcher oczywiście, przepraszam. Radwański raz z numerem 18. Teraz starają się podejść wyżej zawodnicy biało-czerwonych. Nie jest to na pewno zła myśl. Zwłaszcza, że ta piłka wychodzi, no i ostatecznie trafi w ich posiadanie. Pan sędzia dostrzegł tutaj, że piłka opuściła grę. Będzie próba przerzucenia tego autu dalej. No i rzeczywiście ta próba udała się.
Wielgosz tę piłkę przebił. I teraz bardzo dobre zagranie tutaj Gliniak, ale przytomnie w tej sytuacji zachowuje się jeden z defensorów. I tutaj i Radwański, i również Majcher byli no, nie za dobrze ustawieni. Zresztą ciężko mi odgadnąć, w jaki sposób biało-czerwoni dzisiaj są zestawieni defensywnie. Cały czas jakieś rotacje, wymiany. Ale poczekajmy, bo ten rzut rożny może sporo nam namieszać w tym spotkaniu, ale bardzo pewnie Dariusz Tecura. Tutaj leży Has. Tutaj Hawrylak, widzieliśmy, bardzo ładnie zgubił przeciwnika, ale strzelał tak naprawdę z 13 metra. Także bez odpowiedniego impetu ciężko tutaj było myśleć o czymkolwiek. Teraz stopa, ale nikt za tą akcją nie podąża. Widzimy, są takie momenty zrywu gości, kiedy to właśnie bardzo, bardzo wysoko podchodzą. Jest to pewien, myślę, sposób na to, żeby w jakichkolwiek okolicznościach troszeczkę dać ten nóż na gardło gospodarzy, bo dotychczas oni po prostu grają tak, żeby strzelić tę pierwszą bramkę, żeby znaleźć jakąś sytuację dla siebie. I poza tym ciężko nam wskazać jakieś zagrożenia pod ich bramką, ale to jest piłka nożna, to jest sport, w którym jeden błąd może na pewno wiele w meczu nawywracać. Teraz taki błąd właśnie popełnia Kuźmiński, ale tutaj dobrze go asekurują jego partnerzy. Teraz jeszcze próba, ale zebrane to wszystko w dobry sposób. Teraz próba Baśnianina. Teraz musi sobie radzić z niełatwą sytuacją Radwański, ale dobrze to robi. Zresztą Radwański, pomimo tego, że zaczął jako lewoskrzydłowy, no to większość swojego meczu, co spędza w pogoniach za czy Grabowskim, czy właśnie Gliniakiem. Teraz Has, Baśnianin. Has znowu, ale niedobre było to przyjęcie piłki. No i znowu tradycyjnie piłkę ustawi bramkarz, ale wykopie ją Radwański. Teraz chwila uspokojenia gry przez drużynę z Lubaczowa. Zobaczmy zagranie od Zająca, ale to się kończy stratą. Zbiera to Radwański. Już stopa przy piłce, czy był faulowany? Nie był, więc nie będzie chwili oddechu. Już zaraz ta piłka wróci. Właśnie tutaj stopa przyjmuje piłkę. No i w zasadzie nie dzieje się nic w tym starciu, co moglibyśmy zaliczać jako potencjalny faul. Póki co przesuwają, szukają jakichś
potencjalnych sytuacji na przechwyt, na to, żeby coś dobrego dla siebie uczknąć jeszcze w tej pierwszej połowie graczy biało-czerwonych. Chociaż wydaje mi się, że przy aktualnym przebiegu tego spotkania to, że jest 0-0, to jest bardzo, bardzo dobra zaliczka. No ale takie błędy, jak teraz zrobił jeden z zawodników, chyba był to Cyran, no nie wróżą temu, żeby to w jakikolwiek sposób ułatwiało ekipie z Kaszyc rozgrywanie tego spotkania. No i zobaczmy, troszeczkę tutaj zamieszania, nieco przyspałem przy tej sytuacji i mamy trafienie na 1-0. Tak dobrze trzymali się biało-czerwoni, a ten stały fragment tutaj wywrócił wszystko do góry nogami. 24 jeszcze to była minuta, no i prowadzą 1-0 zawodnicy Pogoni Sokoła Lubaczów. Przyjrzyjmy się jeszcze raz, tutaj piłka ustawiona przez Gliniaka. Próba dośrodkowania, jak nieudolne wybicie tej piłki, strzał. No i tak naprawdę wszystkich nas chyba ta bramka zaskoczyła. 1-0 mamy dla ekipy Pogoni Sokoła Lubaczów. Teraz będzie kolejna szansa, żeby to prowadzenie podwyższyć. Rzut rożny dla ekipy lidera. Już kieruje się tutaj cała ekipa przeprowadzkowa, żeby przeprowadzić atak na 2-0. Widzimy, jest i Gliniak w tym wszystkim. I już pojawia się właśnie Szczybyło. Będzie dośrodkowanie, dobra ta centra, ale tutaj udaje się to wszystko zażegnać golkiperowi gości. No i może będzie szansa w drugą stronę, zobaczmy, rusza stopa. Stopa tutaj faulowany i to nie wiem, czy nie jest potencjał na pierwszy żółty kartonik. Zobaczymy, co na to sędzia. Chyba nie, nie decyduje się na to. Maciej Grabowski tutaj w asekuracji musiał zdecydowanie, nie że chciał, nie że mógł, musiał faulować stopę, no bo to by była sytuacja 2-2. No i tutaj jak najbardziej ten faul zrozumiały. Myślę, że nikt za tego nie będzie ganił. No i będzie próba dośrodkowania. Ta piłka gdzieś tutaj kotłuje się. Zobaczmy uderzenie jeszcze, ale słaby ten strzał Adriana Cyrana. Już będzie naciskać Lubaczów. Zobaczmy, przyjmuje piłkę. Teraz Baśnianin. Mija bardzo łatwo jednego z rywali. Dośrodkowuje tę piłkę, Has ją przyjmuje, ale przyjął ją bardzo źle. Baśnianin naprawdę niesamowity wiatr dzisiaj robi, czy to na lewej, czy to na prawej stronie. No a Paweł Has, brakuje mu tego instynktu chyba w tym meczu. Zobaczmy, no świetnie tutaj zgubiona też linia spalonego przez jednego z rywali. No ale ostatecznie nic z tego się nie udało więcej.
Teraz zobaczmy, tutaj piłka zmienia posiadanie kilkukrotnie, ale ostatecznie ekspeduje ją po prostu zając bez większych kalkulacji. Teraz Sawka spróbował tę piłkę zagrać, już jest przy niej Baśniani. A Baśniani, kiedy jest przy piłce, to oznacza zazwyczaj właśnie kłopoty dla ekipy gości, ale teraz bardzo, bardzo dobra interwencja, ale jeszcze jesteśmy dalej w grze i po raz drugi dobrze interweniuje właśnie Radwański. Jest szansa na wyprowadzenie z tego akcji. Zobaczmy, ta piłka dobrze przechodzi, ale tutaj pewnie Hawrylak. Dwudziesta dziewiąta minuta i goście na razie nie pokazali nam niczego szczególnego. Bramkę widzimy, potwierdzenie. Karol Karulak trafił do siatki numer 14. Sporo zamieszania z tą bramką. Spadła na nas tak mocno niespodziewanie. I w zasadzie nie wiedzieliśmy sami długo wraz z realizacją, kto tego gola zdobył. Ale tutaj już mamy potwierdzenie. 1-0 w 30 minucie. Jest 1-0. Gol oczywiście padł w minucie 24. Zdobywcą tego trafienia Karol Karulak. A tutaj już widzimy, że od bramki wznawia Łukasz Głuszyk. Łukasz Głuszyk, zawodnik urodzony w roku, proszę nie przecierać oczu ze zdziwienia, 2007. Jest to na pewno jeden z najmłodszych zawodników w klasie okręgowej. Gracz, który tak naprawdę nie ma jeszcze nawet 16 lat, co wydaje się na pewno bardzo ciekawe. Teraz tutaj widzimy, że ktoś ucierpiał nam i był to właśnie Cyran, zawodnik, który w tym spotkaniu, poza tym, że ucierpiał fizycznie, no to cierpi też chyba mentalnie przez to, jak mało okazji miał do tego, żeby się wykazać jakąkolwiek grą ofensywną tutaj wraz z kolegami. A jeśli chodzi o Głuszyka, to jest to zawodnik, który uprawiał także pchnięcie kulą. Zdarzało mu się występować. Posiada również licencję lekkoatletyczną, co mnie również zszokowało, ale patrząc też na jego posturę, budowę ciała, jest to świetnie zbudowany zawodnik, więc nie potrafi to też dziwić. No ale już wracając do meczu, wznowił teraz biało-czerwoni z 5 metra. My widzimy, że tutaj być może będzie potrzebna zmiana. Tutaj faulowany w tej sytuacji był właśnie Baśniani. I teraz kolejny stały fragment. To może być kolejne duże zagrożenie dla drużyny gości. 32 minuta. My nie mrugamy, przyglądamy się temu, co teraz się wydarzy. Dośrodkowanie, ta piłka mocno przeniesiona. Tu będzie skakał Gliniak. Zobaczmy, piłka wstrzelona, uderzenie. Gdzieś ta piłka odbiła się jeszcze od słupka. Tam chyba strzelający był Has. A teraz szansę ma, żeby ruszyć ekipa gości. Ale już ta futbolówka stracona, wychodzi sam na sam. Jednak nie opanował tej piłki. Teraz świetny był ten przechwyt stopera. Akcja stoperów tutaj. Zagrywali obaj do siebie. Szczybyło zagrywał do Hawrylaka, a temu zabrakło troszeczkę szybkości, żeby tę piłkę móc przyjąć, no a co za tym idzie, mieć akcję oko w oko z bramkarzem gości.
Zobaczmy, tutaj bardzo, bardzo dużą pracę wykonują właśnie stoperzy z Lubaczowa. Przede wszystkim chodzi o to, jak pewni są w tych wypadach, których przecież nie ma tak wiele ekipy gości, kiedy ten właśnie jakiś kontratak czy próba naciśnięcia, ale poczekajmy, bo teraz Gliniak przy futbolówce ma bardzo, bardzo dużo miejsca, dogrywa w pole karne, ale troszkę zbyt statycznie tutaj zachowali się partnerzy. Teraz troszkę dziwne zagranie tutaj w strefę dobrze obstawioną przez rywali. Wydłużenie tej gry, ale jednak jeszcze próbował powalczyć o tę piłkę. Teraz właśnie w tej sytuacji Wielgosz, ale nic z tego się niestety nie udało mu więcej wykonać. Teraz piłka na Hasa, ten zgrywa, Karulak zmienia tę piłkę, Raba przy piłce Zając. Zając szuka wejścia w pole karne, zagrywa na lewą stronę, tutaj jest bardzo, bardzo dużo miejsca, dogranie jeszcze do Zająca, Zając, ale traci tę piłkę, przejmuje ją teraz właśnie Lizak. Teraz zobaczmy, bo będzie szansa. Rusza tutaj Radwański. Próbuje dośrodkować. Dobrze dośrodkowuje! I to mogła być bramka, ale fantastycznie teraz sytuacji był Bernard Stopa. Fantastycznie tę piłkę też dograł Radwański. Obciął się tam kompletnie przy tym wyskoku do głowy Szczybyło. Zobaczmy, świetna wrzutka. Nie obliczył tego Szczybyło, ale uderzył nie na tyle dobrze, żeby zaskoczyć tutaj Głuszyka. No i to była ta sytuacja, żeby mecz wrócił na stare tory. Szkoda, że nie udało się trafić. Na pewno bardzo dobrze by to zrobiło dla spotkania. A też Stopa za ten dobry początek na pewno na takiego gola zasługiwał. Teraz przy piłce Gliniak. Gliniak dobrze tutaj ograł Radwańskiego. Dogrywa wzdłuż i to jest 2 do 0. I nie wiem, czy to już nie jest bramka, o której powinniśmy mówić, że zamyka nam szansę biało-czerwonych. Krzemiński dokłada gola numer 2 dla swojej drużyny. Warto pochwalić Gliniaka za tę akcję. Wygrał pojedynek 1 na 1. Udało mu się ograć rywala. Zaraz zresztą to wszystko zobaczymy jeszcze raz. A Krzemińskiemu pozostało już tylko dołożyć, postawić kropkę na D. Mamy 2 do 0. 2 do 0 w 37 minucie to już jest spora zaliczka w tak, z tak grającą Pogoń Lubaczów w tym sezonie. Zobaczmy, Gliniak 1 na 1. Ogrywa tutaj bardzo, bardzo łatwo Majchera. Tutaj ani Sawka, ani również w tej sytuacji Radwański, który jeszcze przewrócił się gdzieś po tym, jak zawiesił się na poprzeczce, nie byli w stanie zrobić nic więcej. Jest 2 do 0, teraz Karulak. Teraz Krzemiński złapany na offside. Teraz w poszukiwaniu Hasa to zagranie, ale nie udaje się ostatecznie. Do niego tej piłki dograć. Teraz Majcher. Strata tutaj w środku.
przy piłce Zając. Zobaczmy, on ma szansę dośrodkować, dośrodkowuje, ale ta piłka przeniesiona i będzie znowu wznowienie od bramki drużyny gości. I teraz zobaczmy, Radwańskiemu troszeczkę zabrakło koncentracji, dał się ograć, piłka przed pole karne, próbował rożnie uderzyć na bramkę Raba, ale tylko rzut rożny, drużyny gospodarzy. Radwański jest zawodnikiem, który właśnie bardzo, bardzo wysoko zapędza się, wydaje się jakby był nominalnie lewym obrońcą, ale ma też takie inklinacje jakby był wahadłowym. No i często później brakuje go w defensywie. Jest to lekko dla mnie zastanawiające, ale gdzieś to pewnie jest ustalane z trenerem. Zobaczmy, znowu próba dośrodkowania, ale teraz przeszkodzili sobie Has z Hawrylakiem. Teraz sporo zamieszania, ale mają szansę ruszyć zawodnicy gości, ale z tej szansy nic nie wychodzi. Traci Radwański, piłka znowu dla Lubaczowa. Teraz Has przy linii, ale nie ma kto tego zamknąć i Dariusz Tecura ma już piłkę w rękach. Teraz zobaczmy, rozbiegają się. Stracił na chwilę równowagę jeden z zawodników gości. Teraz przed szansą stanie ekipa z Lubaczowa. Zobaczmy, ładnie tutaj ogrywał Kuźmiński. Ale ostatecznie nic więcej z tego nie udało się wywalczyć. Oczywiście Krzemiński, przepraszam. Oj, teraz ładne tutaj zagranie Radwańskiego. Teraz Has, zagranie na prawą stronę, bardzo dobrze przyspieszyli tę akcję. Jeszcze jest szansa na grę tutaj na takiej małej przestrzeni, dośrodkowanie, ale ta piłka za wysoka dla Hasa, już tutaj jest Raba. Raba to wszystko zbiera, jest jeszcze Karulak, no i tutaj trzeba się będzie ścigać ze stopą, a stopa jest naprawdę bardzo szybki. Tylko że stopa jest sam przeciwko trójce graczy. Mimo to utrzymuje się przy piłce, jeszcze zagrywa, jest szansa na zmienienie strony, ale to wszystko gdzieś tutaj kończy się na Dawidzie Lizaku. I teraz ta piłka już w drugą stronę, ale pewnie Dariusz Stecura.
Konrad Kuzmiński. Ładnie tam zebrał tę futbolówkę i już szanse mają biało-czerwoni. Radwański. Radwański rusza. Jest zagranie do stopy, no ale to jest bardzo złe zagranie. Stopa już podenerwowany na to, co zrobił jego lewy obrońca. Nie ma też co się dziwić. No i brakuje tej decyzji o pressingu. Brakuje takiego zdecydowania. Konrad Kuźmiński też gdzieś nie zachęca aż tak mocno swoich kolegów, żeby na tę piłkę ruszyli. A teraz ta piłka na prawo. Jest szansa dla Grabowskiego i dla Gliniaka, żeby znowu w jakiś sposób spróbowali rozmontować defensywę. Jednak piłka wraca. 45. minuta. Tutaj myślę najważniejsze dla Lubaczowa, żeby nie stracić głupiej bramki do szatni z jakiejś właśnie kontry, tak jak teraz po tej stracie. Zobaczmy, zabierają się goście. Rusza stopa. Stopa, nie dogoni go prawdopodobnie rywal, wychodzi stopa sam na sam, ale dobrze interweniuje w tej sytuacji Łukasz Głuszyk. No stopa miał dwie sytuacje, może ta nie była tak dobra jak ta poprzednia, kiedy to uderzał głową, bo tamta to była naprawdę sytuacja z gatunku ekskluzywnych, a ta troszkę gorsza. No tu Głuszyk dobrze się ustawił, skrócił kąt, może nie jakoś znacznie, ale nie pozwolił na zbyt wiele strzelcowi. Na zbyt wiele też biało-czerwonym nie pozwoliła Pogoń, Sokół, Lubaczów, dzięki czemu do przerwy wynik 2-0 i raczej ten mecz po przerwie niewiele się zmieni. Będzie to takie dalsze, mówiąc brzydko, odcinanie kuponów w meczu z liderem, żeby po prostu swoje wystać, nie przegrać za wysoko. Ale obym się mylił, oby biało-czerwoni utarli minusa, sprawili tutaj sporą niespodziankę. My mamy 2-0 po golach w 24 minucie Karulaka i 36 Krzemińskiego i słyszymy się z Państwem już po przerwie.
Wracamy już właśnie na boisko. Dwie zmiany, które gdzieś tutaj pokazuje nam realizator, które według trenera będą tym, co w jakikolwiek sposób jeszcze przywróci biało-czerwonych do dzisiejszego spotkania. Zaraz te zmiany oczywiście potwierdzimy, żeby tutaj formalnością stało się zadość, żeby Państwo wiedzieli wszystko tak jak my. To już za chwilę, kiedy te zmiany zostaną przeprowadzone, będziemy je potwierdzać. Zmiany te to Jarosław Sas i Kacper Trelka, którzy pojawią się na boisku, a z boiska zejdzie Wielgosz, a także z boiska zmuszony będzie się odmeldować Radwański. Także ta dwójka, która już do wejścia gotowa, będzie jeszcze próbowała to spotkanie łatać, ratować. Wraz z tymi, którzy na boisku pozostaną, a my zobaczymy z jakim skutkiem. Póki co Lubaczów zgodnie z planem rusza do ataku. Prawą stroną bardzo dobry w dzisiejszym spotkaniu, teraz zmuszony do tego, żeby go sfaulować świeżo po wejściu. Gliniak oczywiście to zawodnik, o którym mówiłem, który w dzisiejszym spotkaniu naprawdę robi bardzo, bardzo dużo dobrego dla swoich kolegów zespołu. Natomiast Sas, który już zresztą przypomnimy składy, ale poczekajmy jeszcze na to, bo tutaj stopa będzie się ścigał z Zającem, ale ten wyścig przegra. 1 Stecura, 6 Sawka, 5 Trelka, 8 Stopa, 10 Kuźmiński, 11 Oskar Kuźmiński, 15 Majcher, 17 Mateusz Grabowski, 20 Jarosław Sas, 19 Dawid Lizak i 21 Adrian Cyran. Natomiast gospodarze 1 Łukasz Głuszyk, 4 Jakub Szczybyło, 6 Paweł Hawrylak, 7 Krystian Basznialin, 8 Bartłomiej Raba, 9 Michał Krzemiński, 10 Paweł Has, 11 Sebastian Zając, 14 Karol Karulak, 15 Bartłomiej Gliniak i 18 Maciej Grabowski. Tutaj jeszcze jakieś rozmowy z arbitrem, jakieś negocjacje. Każdy oczywiście chce ugrać dla siebie jak najwięcej. A Sas tutaj wpuszczony za Radwańskiego. Pierwsza żółta kartka, również Bernard Stopa, który tam bardzo agresywnie zachował się w stosunku do rywali. Gdzieś spodziewał się faulu chyba, który arbiter gwiznie, no ale frustrujący jest to mecz dla Stopy. Chociaż powiedzmy sobie szczerze, również Sebastian Zając z żółtym kartonikiem. To na pewno ważne, bo często gdzieś Stopa właśnie po stronie Zająca zdarza mu się hasać, zdarza mu się wdawać z nim w pojedynki. No i jeśli tutaj obaj panowie będą z żółtkiem, no to może nam tutaj to spotkanie nie zostać dograne w takim składzie, w jakim by tego chcieli. A teraz źle rzucony aut przez Gliniaka i będzie szansa daleko piłkę wrzucić przez gości. Teraz ładny balans ciałem. Próbują się utrzymać przy futbolówce gracze biało-czerwonych. Teraz faul wywalczony i bardzo dobre zachowanie w tej sytuacji całej drużyny. Wreszcie gdzieś spróbowali tej gry piłką. Tutaj Cyran zmienił stronę. I faktycznie Zając po tej żółtej kartce świeżo z faulem. Także musi uważać, a teraz kapitan Konrad Kuźmiński będzie miał szansę wstrzelić tę piłkę. No i skąd jak nie ze stałego fragmentu mieliby trafić? Kuźmiński, niezłe dośrodkowanie, mocno przeniesione, no i jest 2-1 i walczymy dalej. Walczymy dalej, ten mecz jeszcze się nie kończy. No i tak jak mówiłem, że to będzie odcinanie kuponów, to będzie tutaj czekanie tylko.
Tak, teraz znowu zadyma, znowu jakaś awantura. Bernard Stopa głównym tutaj aktorem tego przedstawienia w bramce. Przez chwilę go nie widzieliśmy, bo widzieliśmy celebrujących graczy. Bramkę zdobył, wydaje mi się, że Mateusz Grabowski, ale poczekamy jeszcze na potwierdzenie. Niemalże na pewno to Grabowski trafił do siatki, no ale świetna była ta wrzutka Konrada Kuźmińskiego, zobaczmy. Grabowski tutaj czai się przed polem karnym. Nie upilnował go, wydaje mi się, że Basznianin. Uderzenie, fantastyczny strzał. Bardzo dobrze złożył się do tego strzału. I mamy 2 do 1. Tak jest, potwierdził Mateusz Grabowski. Jest 2-1. No i znowu Zając. Musi się Pogoń troszeczkę obudzić. Musi gdzieś przypomnieć sobie, że nie gra tutaj na pewno z jakąś drużyną, która im te punkty odda. Teraz ten faul bardzo niepotrzebny. Wydaje mi się, że można było tego jak najbardziej uniknąć. I to będzie kolejna szansa. W końcu ze stałego fragmentu również stracili bramkę. Widzimy tutaj mocno agresywnie. No i na razie te zmiany zamieszały, wprowadziły zamierzony efekt, ale poczekajmy, Karulak będzie dośrodkowywał. Bardzo dobra centra, ale do końca tutaj pewnie w polu karnym defensywa biało-czerwonych. Tam chyba leżał jeden z defensorów, ale już ta piłka wyekspediowana i teraz pan sędzia się właśnie nad tym pochyli. Tutaj nie wydawało się to na cokolwiek groźnego. Już Majcher podnoszony przez partnerów. Wcześniej to Sawka był tym, który właśnie faulował przy tym stałym fragmencie. Ciężko mi to było zlokalizować, ale faktycznie to on był tym graczem, który tego faulu się dopuścił. A teraz już wznowienie z autu. I sędzia ostatecznie używa gwizdka i będzie już kolejna szansa dla biało-czerwonych. Teraz Zając, dobre podanie, ale nie zrozumieli się tutaj. Krzemiński nie zrozumiał się właśnie z Zającem. Znowu z autu Sas. Dobrze, tutaj próbował zbiec do niego po piłkę Konrad Kuźmiński, ale nie zaufał mu lewy obrońca. Czasami tego zaufania właśnie brakuje, a tym, że zagrają piłkę gdzieś po ziemi, troszkę przyspieszą, zdobyli sobie bramkę kontaktową, dlatego wydaje mi się, że biało-czerwoni nie powinni, tak jak w pierwszej połowie, gdzieś tutaj stawiać się w pozycji słabszej drużyny, bo Lubaczów nie gra dzisiaj rewelacyjnego meczu. Mimo tego, że właśnie prognozowałem, że po przerwie nic się raczej nie wydarzy, no to teraz jest 2 do 1. No i wydaje mi się, że to Lubaczów musi, a Kaszyce właśnie mogą zrobić coś dobrego dla siebie i z terenu lidera wywieźć punkt. Teraz zobaczmy, znowu będzie tutaj walka o piłkę, ale niedokładnie, nie zrozumieli się tutaj Trelka ze Stopą. Zobaczmy Sawka. Dobry przechwyt, ale tutaj oj, zatrzeszczały kości. Sawka się wścieka, ale nie wiem na co, bo wydaje mi się, że Zając tutaj przyjął naprawdę
mocne uderzenie. Zresztą zobaczmy to wszystko w powtórce. Sawka tutaj, no, idzie na tę piłkę jak ktoś, kto na pewno bardzo, bardzo ją chce, ale gra już krótko Lubaczów. Do tego nie czekamy z tym. Has ładnie się odwraca. Dośrodkowanie, dobra piłka, jest 3-1. Oj, teraz Has zachował się fantastycznie. I to jest kolejny raz zaskoczenie defensywy biało-czerwonych. Znowu gdzieś przyspali, znowu po prostu Zając szybko zagrał piłkę z Rabą. Zagrali to jedno podanie, piłka wzdłuż do Hasa, ten ogrywa z dziecinną łatwością. Nie Sawkę, nie wiem dokładnie, którego z zawodników, nie ma to też aż takiego znaczenia, a do siatki trafia na 3-1 Maciej Grabowski. No ale też powiedzmy sobie szczerze, to jaką piłkę dał mu Has, no to byłoby większym skandalem, gdyby on do tej siatki nie trafił, niż właśnie umieszczenie piłki w bramce. A teraz zmiana. Zobaczmy jeszcze raz, bo naprawdę warto tutaj Zając z Rabą do Hasa. Dośrodkowanie. No i tutaj też nie popisał się na pewno Sas w tej sytuacji. Chyba to Sawka został ograny. A teraz już udział w dzisiejszym spotkaniu właśnie kończy nam Sebastian Zając. No ta żółta kartka chyba jest przede wszystkim głównym czynnikiem, dla którego już go na boisku nie będziemy oglądać. Na boisku pojawił się Joachim Tworko. Chyba w kwestii tego, kto będzie kapitanem, zmiana 1-1. Nie widziałem tutaj przekazywania opaski kapitańskiej. No i mieli to chwilowe momentum zawodnicy właśnie ekipy z Kaszyc, natomiast zgasło to wszystko po tym golu na 3-1. Teraz jeszcze próba tutaj na lewej stronie. Trelka na razie nie jest złą zmianą, no ale też nie pokazuje tutaj jakichś wielkich fajerwerków, ale też powiedzmy sobie szczerze, ciężko jest te fajerwerki pokazać, kiedy twoja drużyna no przede wszystkim się broni, głównie spędza czas pod swoją bramką. Teraz jeszcze dośrodkowanie. Has to wszystko przebija, ale to będzie kolejny korner. Zobaczmy, będzie próba. To jest znowu dobra centra, ale bardzo dobrze teraz radzi sobie z tym Łukasz Głuszyk. Teraz będzie szansa, żeby ruszyć z kontrą Baśnianin. Znowu chciał spróbować gdzieś wdać się w pojedynek szybkościowy, ale zażegnamy to w zarodku. I tak powinno to wyglądać, jeśli chodzi o właśnie ekipę dzisiejszych gości. Natomiast troszeczkę tego brakuje i jest to, myślę, bolączka. Głównie przez to ten wynik jest taki, jaki jest. Zdecydowanie za dużo swobody pozostawione właśnie rywalowi, no i cierpią za to w dniu dzisiejszym biało-czerwoni.
Teraz ta piłka na prawą stronę. Tu jest Gliniak. Znowu szansa na dośrodkowanie. Wybijają to biało-czerwoni. Jeszcze jest wstrzelenie tej piłki, ale to już taki strzał na to, żeby nie pozwolić na kontrę. Raba z mądrym zachowaniem. Bądź co bądź nie pozostawiał tutaj. Nie kalkulował długo, nie zastanawiał się. I ta piłka po prostu opuściła boisko. 60. minuta. Zdobywca bramki Mateusz Grabowski teraz wykona wykop z 5 metra. Teraz dobry przechwyt z drużyny gości. Zobaczmy, jest szansa ruszyć szybciej. Piłka na lewą stronę zagrywana, ale tutaj znowu niezawodny dzisiaj Gliniak. Myślę, że drużyna dzisiejszych gospodarzy, czyli Pogoń Sokół, potrzebuje jeszcze takiej jednej bramki, która już kompletnie zamknie nawet drogę do gola kontaktowego. Takie podwyższenie na 4-1 to myślę byłoby już absolutne zakopanie jakichkolwiek nadziei biało-czerwonych na to, że dzisiaj można zdobyć punkty, a też myślę fajnie by rozpoczęło ten długi weekend dla ekipy lidera okręgówki jarosławskiej. Teraz zobaczmy, będzie przed szansą Karulak, żeby tę piłkę dobrze dośrodkować. Piłka spada, tutaj Hawrylak jeszcze poszuka swojej okazji, ale tutaj za dużo wziął na swoje plecy, żeby to mogło się udać. I ostatecznie piłka z autu dla drużyny biało-czerwonych. Sawka no chyba trochę niepotrzebnie daleko to wrzuca, bo powiedzmy sobie szczerze, Lubaczów nie podchodzi też już aż tak wysoko. Dałby pograć na pewno gościom, a to może by przyniosło jakieś dobre efekty. No a tak, to właśnie cały czas te przebitki są przegrywane, ta piłka wraca. I teraz bardzo ładne zachowanie stopera właśnie ekipy gospodarzy. Zobaczmy, has przy piłce, już idzie mu w obieg Hawrylak, odkąd został ustawiony na lewej obronie, to naprawdę bardzo dużo inklinacji ofensywnych od siebie wnosi. Teraz has dobrze zatrzymany przez Grabowskiego. Będzie szansa na czwartą bramkę. Zagrany krótko tego rzutu rożnego jest wrzutka, ale pewnie to wszystko kończy w rękach Stecury. Zobaczmy, teraz szansa się pościgać dla Trelki. Już to zbiera stopa. Chciał zmienić tutaj piłkę na drugą stronę, ale ostatecznie nic dobrego z tego nie wyszło. No i ruszamy w drugą stronę. Zobaczmy. Teraz zagranie tej futbolówki właśnie do Karulaka, ten do Hasa. Has uderzenie, czy tu nie było ręki? Sędzia, przepraszam, tutaj Gliniak był oczywiście przy piłce. Sędziowie obojętni na jego reklamację tutaj rzutu karnego, zobaczmy. A ja bym chyba nie był na te reklamacje obojętny. Wydaje mi się, że nienaturalnie ustawiona ręka. Jeśli to nie trafiło gdzieś w żebro obrońcy, no to jest to ewidentny rzut karny. Natomiast póki co ewidentne są tylko zmiany, które zaraz znowu zobaczymy. I to już widzimy. Z boiska zmeldował się Cyran. Thank you.
A zameldował się Bartłomiej Wielgosz. Dziwne, bo zmiana przed rzutem rożnym rzadko spotykana. Raczej wtedy defensywy się nie wymienia. Jakbym troszeczkę wykrakał to, co się za chwilę wydarzy, bo wydarzyła się bramka, którą zdobył Hawrylak. Nie mówię, że ta zmiana, która nastąpiła, była szczególnie kluczowa w tym wszystkim, ale z reguły porzekadła trenerskie mówią, że nie zmieniamy ludzi, którzy idą w pole karne na stałym fragmencie. A tutaj nawet delikatny udział, bo nie wybił tej piłki dobrze zawodnik wchodzący. Także troszeczkę pokarcony przez złamanie starej zasady trenerskiej. Tutaj szkoleniowiec ekipy gości. No jest 4 do 1. Jest ta bramka, o której mówiliśmy, że jest bardzo potrzebna. A teraz tutaj kiks defensywy, ale naprawia to wszystko Sawka. A teraz zmiana, która była przygotowywana wcześniej. Z boiska zmelduje się młodzieżowiec Maciej Grabowski, a wejdzie na nie również młodzieżowiec. Zawodnikiem, który na boisku się pojawia, jest Damian Cisek, numer 20. Prawdopodobnie zmiana 1 do 1, także skrzydłowy za skrzydłowego. My zobaczmy teraz tutaj kolejny. Również Radosław Hojdak jest na boisku. Z graczy, którzy właśnie zmienieni przez trenera Sokolenkę. Teraz Has do Hojdaka. Hojdak do Hasa. Bardzo dobrze dogrywał zmiennik ekipy Pogoni Sokoła. A teraz faulowany znowu Bernard Stopa. No ma się dzisiaj z defensywą lidera Ligi Okręgowej. A my widzimy właśnie trenera, dla którego nie jest aż tak listopadowa pogoda, skoro tutaj spodnie typu 3/4 przywdziane na dzisiejsze spotkanie. Teraz Hojtek idzie tutaj w sukurs Hasowi. Przyjmuje tę piłkę nie najlepiej. No i właśnie to dało tę chwilkę jeszcze Sawce na interwencję. No teraz możemy ruszyć w drugą stronę, ale właśnie bieg wsteczny i do tyłu cofają zawodnicy biało-czerwonych. I to nie jest coś, co przyniesie im gola numer 2, który jeszcze by pozwolił w coś uwierzyć w tym meczu. Oczywiście to spotkanie jest już rozstrzygnięte. I nie będę tutaj wielkim prorokiem, jeśli to powiem, że 3 punkty zostają w Lubaczowie. Natomiast, no dlaczego by nie powalczyć właśnie o tego gola? Nie jest to wielka różnica, czy przegramy, nie wiem, 4 do 1, czy 6 do 2, jeśli mielibyśmy jeszcze właśnie szansę. A wiemy po tym spotkaniu, kto jest z nami od początku, widział po prostu to, że ekipa biało-czerwonych swoje sytuacje miała. W zasadzie miał je Bernard Stopa dwukrotnie. Raz to było oko w oko właśnie z Głuszykiem, z młodziutkim golkiperem ekipy gospodarzy. Raz był to strzał głową, no również oko w oko, jednak nie stopą, a głową. Także tutaj da się zagrozić. To nie jest jakiś mur nie do sforsowania.
a mimo to tak lekko bojaźliwie, szczególnie właśnie skrzydła, bo czy stopa, czy trelka w drugiej części naprawdę sporo szarpią. Zobaczmy, właśnie stopa mija jednego, przed nim drugi rywal, ale tak naprawdę nie ma on komu zagrać. No i stopy jest niezwyczajnie w tym meczu szkoda, bo partnerzy, jeśli chodzi o grę do tyłu, no to robią co mogą, ale jeśli chodzi o grę do przodu, to jakby właśnie na troszeczkę zaciągniętym ręcznym gdzieś czegoś się boją. Ale teraz poczekajmy, bo trelka jeszcze będzie przed szansą, ale tutaj do końca inteligentnie zachowała się para stoperów Szczybyło, a także Tworek i wyblokowała tutaj wchodzącego w przerwie zawodnika. Wybija nam 70. minuta i tutaj spodziewamy się jeszcze pewnie może nawet kompletu zmian w ekipie gospodarzy. Goście szykują także swoją kolejną korektę. Basznianin opuścił boisko, gracz momentami najlepszy w szeregach ekipy Pogoni Sokoła. Wejdzie za niego Jarosław Roman. Natomiast Basznianin później zgasł, troszkę mniej go było. Zdarzało się właśnie, że nie było go prawie wcale, ale też nie ma co się dziwić. Skrzydłowi mają to do siebie, że potrafią czasami na trochę zniknąć, ale on zrobił swoje. Dograł asystę, dał kilka na pewno bardzo, bardzo dobrych podań. Myślę, że mecz jak najbardziej na plus, natomiast z boiska zejdzie Bernard Stopa. No i to w zasadzie wszystko co najlepsze w drużynie biało-czerwonych w dzisiejszym meczu. Już boisko opuściło, właśnie mowa o Stopie, wejdzie za niego Jakub Ziobro. No i zobaczymy co zmiennik napastnika, który dzisiaj swoje wybiegał, swoje wyszarpał, no ale sam tego meczu nie był w stanie wygrać, ale gdyby wykorzystał swoje sytuacje, no to na pewno liderowi więcej by dzisiaj naprzeszkadzał, niż zrobiła to cała jego drużyna. Bo powiedzmy sobie szczerze, Podsoku nie musiał i nie zagrał dzisiaj wybitnie, w związku z tym, że ten mecz w zasadzie po wielu błędach ekipy biało-czerwonych im się poniekąd sam wygrał. Musieli dołożyć do tego solidność w defensywie. No i zrobili to, ale też nie ustrzegli się błędów. I gdyby te błędy udało się wykorzystać, no to na pewno do teraz jeszcze by drżeli o wynik. Pewnie też prowadząc, ale jednak nie aż takim solidnym wynikiem. Teraz poczekajmy, piłka na prawą stronę. Tutaj jeszcze próbował zagrać tak nieco ekwilibrystycznie jeden z zawodników. Zobaczmy wrzutka, ale Sas wywalczył tylko kolejny korner. Zobaczmy i tutaj próbował tym razem Sawka. Spójrzmy, dośrodkowanie, ta piłka spadła mu gdzieś pod nogi i chyba jeszcze musnęła jednego z rywali. Trzeci rzut rożny w krótkim odstępie czasu, znowu Sawka. Oto krycie mocno na alibi, mocno na radar. Trzy razy tak naprawdę udało się dojść do pozycji ze strzałem, ale trzy razy też ta piłka nie była nawet w świetle bramki, także nie są to jakieś błędy kardynalne. My zobaczmy, kolejna zmiana. Fabrylak z boiska zejdzie.
A na boisku pojawi się Michał Kuziemski. Zobaczmy, teraz przedziera się tutaj prawą stroną Trelka, jeszcze szuka swojej sytuacji, zagrywa przed pole karne, zbierają tę futbolówkę gracze gości, spójrzmy, Kuziemski jeszcze spróbował, Kuźmiński oczywiście, przepraszam. Zobaczmy teraz znowu dobre przejęcie piłki. Podłącza się teraz właśnie do tej akcji Szczybyło. Ostatecznie zażegnują to. Teraz Gliniak przeniesiony z konieczności na lewą obronę. Zobaczmy, teraz przed szansą Hojdak, dośrodkowanie, tutaj spore zamieszanie jeszcze z ręką w górze, skakał do tej piłki. Ale tutaj ucierpiał Sawka w starcie z Hojdakiem. Szybko wznowiona ta akcja. Zobaczmy piłkę na lewą stronę. Hojdak przed szansą uderza, ale pewna, bardzo pewna interwencja z Tecury. Hojdak fajnie wprowadził się na boisko. Naprawdę pokazał trenerowi sygnał, że jeśli ktoś będzie w gorszej dyspozycji z tej formacji ofensywnej, to on na pewno jest gotowy, żeby tutaj go zastąpić. Teraz Sawka, no on bardzo zero-jedynkowo podchodzi do tych pojedynków. Jeśli już piłka go przechodzi, no to zawodnik na pewno
nie może tego zrobić. Teraz Ziobro ostatecznie przegrał tutaj pojedynek właśnie z Gliniakiem, chociaż wydaje mi się, że mało kto z Gliniakiem dzisiaj pojedynki wygrywał. Zdecydowanie najlepszy, najaktywniejszy zawodnik w dniu dzisiejszym w ekipie gospodarzy. Świetne spotkanie i to tak naprawdę od początku do końca meczu aktywny. Z tej aktywności też dużo wynikało, bo nie było jakoś wiele pustych dośrodkowań, pustych przelotów, a właśnie kiedy on dośrodkowywał, to prawdziwy młyn potrafił się dziać pod bramką biało-czerwonych. No i taki prawy obrońca na pewno na poziomie klasy okręgowej, no to jest skarb. Tutaj nikt chyba nie ma ku temu wątpliwości. Reszta drużyny też zagrała na pewno nieźle, ale też na tle silniejszego rywala w takiej dyspozycji dzisiaj Pogoń Sokół mogły mieć spore problemy. No a tutaj fakt tego, że biało-czerwoni również popełnili sporo błędów, no to dał nam wynik taki, jaki jest, a ten wynik może być jeszcze zaraz wyższy, chociaż dobrze sobie z tym radzą. Teraz zagranie na wyścigi do Trelki. Trelka delikatnie tutaj poturbował rywala, ale gwizdek milczy i gramy tutaj dalej. Właśnie takich rzeczy brakuje mi dzisiaj w ekipie gości, żeby gdzieś pójść jeden na jeden, poszukać jakiegoś zagrania na przebój. No na pewno byłoby to dużo, dużo trudniejsze do bronienia niż tylko wyszukiwanie szansy na jakąś długą piłkę, tak jak teraz Trelka. Zobaczmy, Ziobro jest w polu karnym, ale bardzo pewnie interweniuje w tej sytuacji kapitan zespołu aktualny, a więc Joachim Tworek. Teraz krótko ten stały fragment. Trelka próbuje lewą nogą, ale już wyjaśnia to defensywa. O, ja teraz próba przyjęcia, no i straszny kiks. Hojdak, wychodzą w sytuację 2 na 1. Hojdak jeszcze do Hasa, był faulowany. Has sam na sam i nie wiem, czy tu sędzia nie powinien cofnąć, bo wydaje mi się, że Hojdak tutaj był przez Sasa powalony. No właśnie, no to jest faul. I to jest faul na kartkę koloru tak naprawdę czerwonego przy wyniku 4 do 1. No Sas bardzo nieroztropny. I tutaj powinien chyba się cieszyć, że sędzia gdzieś przymknął na to oko. Teraz jeszcze Karulak zejdzie z boiska. A w jego miejsce Sebastian Kot. I teraz dużo szczęścia, że na linii właśnie zdecydował się pozostać Mateusz Grabowski. Jeszcze jedno strzelenie, jeszcze jedna szansa. Wojdak i ta piłka jest w bramce. Jest 5 do 1. Radosław Hojdak trafia do siatki, bardzo zasłużenie, bo to naprawdę jest niezła zmiana, to co on zaprezentował. Nie wiem, czy tutaj chyba nie powinno być mowy o tym, że ta bramka gdzieś jako samobój zaliczona, po prostu Radosław Hojdak zdobywcą piątej bramki dla Pogoni Sokoła Lubaczów. Zobaczmy, bardzo dużo jest zamieszania za każdym razem. Przecież ta piłka już powinna być dawno gdzieś wybita, także nie wraca pod nogi jednego z zawodników. Tutaj wyjście bramkarza kompletnie niepotrzebne. No i tu Hojdak uderza jeszcze gdzieś niefortunnie. Ta piłka jeszcze tutaj pełni pecha. Dostarcza to, że Sawka tę piłkę sobie wbija do bramki i my tu widzimy kolejną zmianę, zaraz pewnie będzie potwierdzenie graficzne dla Państwa.
My tu widzimy żółtą kartkę, faktycznie, którą otrzymał jeden z zawodników z Kaszyc. I tym zawodnikiem jest Dariusz Hołub. A my widzimy potwierdzenie, kto zdobywał bramki. Zresztą dla tych z Państwa, którzy gdzieś tam któryś z bramek nie widzieli, dla tych, którzy może nie oglądali pierwszej połowy, może włączyli nas dopiero w części drugiej po meczu, zapraszamy na właśnie przypomnienie tych bramek, które to dzisiaj nam padły. Teraz zobaczmy, Sebastian Kot rusza. Jeszcze chciał tu przełożyć Sasa, który po tym wejściu, no nieszczególnie, jakoś zwalczył ten problem prawej strony, która to cały czas raz po raz rozrywała tutaj blok defensywny. Niekoniecznie to w jakikolwiek sposób zostało odmienione. No teraz kolejny corner. 86. minuta. Raczej ten regulaminowy czas nie będzie przedłużany. Wrzutka w pole karne. Has jeszcze gdzieś to wstrzeliwuje. Tutaj pełne zamieszanie. No i jest bramka na 6-1. No i to zabiło właśnie dzisiaj biało-czerwonych, że nie ma w ogóle zdecydowania w tym wybiciu piłki. Wyjścia bramkarza też mocno wątpliwe. Za każdym razem gdzieś wychodzi, szuka takich sytuacji. Tutaj Damian Cisek ze swoją bramką szuka wybicia piłki. No nie wychodzi to, nie tylko warunki fizyczne tutaj nie pozwalają mu na to, ale przede wszystkim jakiś taki brak orientacji. I zamiast właśnie jako ten najbardziej doświadczony zawodnik drużyny w tej bramce po prostu pozostać, no to tak robi rzeczy, które nie pomagają na pewno partnerom. Widzimy tutaj tak naprawdę, mimo tego, że przewaga liczebna jest po stronie gości w tym polu karnym, no to ta piłka i tak wpada do siatki. No i to już na koniec takie regularne manto się zrobiło z meczu, w którym przez chwilę Lubaczów nawet mógł się spocić, uronić tę kropelkę potu przy wyniku 2-1. No to w minucie 87 już jest wszystko pozamiatane. Cisek, Hojdak, Hawrylak, Grabowski, Krzemiński, Karulak. No i ta jedna odpowiedź Grabowskiego. 49 minucie i w tym momencie jest 6-1, a drużyna lidera na razie chyba się jeszcze nie zatrzymuje. Zobaczmy, jeszcze mają 3 minuty regulaminowego czasu. Może coś sędzia dorzuci, chociaż wątpię. Sebastian Kot tutaj z Sasem w pojedynku. Sebastian Kot nie oddaje tej piłki, ale Sas ostatecznie sobie radzi. Zobaczmy, teraz może spróbują odpowiedzieć, ale Trelka, nie dochodzi do niego ta piłka. Dobrze to Szczybyło zbiera. To też jest bardzo dobry występ dzisiaj stopera drużyny z Lubaczowa. Zobaczmy jeszcze Has. Has, no i Hojdak, gdyby dostał tę piłkę, no to myślę, że ze 100% pewnością trafiłby do siatki. Jeszcze Has powalczy, ale tam gdzieś przekroczył przepisy i będzie rzut wolny spod własnej bramki dla drużyny gości.
Teraz Haas. Haas wprowadza tę piłkę w pole karne. Czy był tam faulowany? No tak, zdaniem arbitra był. Będzie jeszcze żółta kartka. Mateusz Grabowski dołoży do bramki. Jeszcze żółty kartonik. A my jesteśmy ciekawi, kto ten rzut karny wykona. I chyba Sebastian Kot nie dostanie szansę na bramkę. Nie wiem, czy to etatowy wykonawca, czy po prostu. Gdzieś taka okazja dla niego. No i to pewnie ostatnie dotknięcie w dzisiejszym spotkaniu. Zobaczmy, Sebastian Kot. I obroniony jest ten rzut karny. Jeszcze dopada do piłki Hojdak, no ale fatalnie to zrobił Kot. To gdzieś była zbędna próba, jeśli tak miał wykonać ten rzut karny. No zobaczmy. Nie dość, że wyczuł te intencje, to jeszcze w ogóle strzał w środek. No. Sporo do życzenia. Tutaj Hojdak jeszcze mógł naprawić błąd kolegi. Ale fakty są takie, że kończymy wynikiem 6 do 1. Mecz bez historii tak naprawdę. Przez chwilę mogliśmy poczuć jakieś większe emocje, kiedy to właśnie na 2 do 1 trafili goście, ale później szybko to zniwelowane przez właśnie dobry występ ofensywy aktualnego lidera klasy okręgowej. Lidera, który właśnie raczej za szybko tego fotela nie odda. A my oglądamy bramki. Tutaj ta, która najbardziej nas zdziwiła, najwięcej wątpliwości, a więc to dośrodkowanie. Tutaj uderza Karulak, piłka jeszcze po rykoszecie. No i mamy bramkę na 1 do 0. Tutaj gol numer 2. Bardzo dobre zagranie i to, o czym wspominałem, czyli dzisiaj na pewno świetny występ Gliniaka. Ten tak naprawdę do pustej bramki dogrywa właśnie Krzemińskiemu. No tutaj na chwilę zrobiło się jeszcze gorąco w szeregach pogoni Sokoła. Bardzo dobre to dośrodkowanie, warto to zauważyć. Dośrodkowanie Konrada Kuźmińskiego naprawdę świetne. Mateusz Grabowski najwyżej się w powietrze wybił z całego tego zestawienia. A tutaj Artur Haas, najlepsze chyba jego zagranie w meczu dzisiejszym. Zobaczmy, tutaj ograny, dośrodkowanie w biegu, uderza właśnie tutaj Maciej Grabowski i trafia także do siatki. No i tutaj już te kornery, które wykończyły ten mecz. Tutaj pierwsze trafienie, które na swoje konto przypisuje Hawrylak. Kolejne gol to będzie bramka Hojdaka. Zobaczmy, ta piłka wraca pod nogi non-stop. Ciężko było wybić tę piłkę biało-czerwonym. I kończyło się to kolejnymi ciosami, kolejnymi trafieniami. I również gol numer 6, kiedy to piłka ustawiona na kornerze. Co ciekawe, nie były to tak naprawdę strzały w pierwsze tempo, z pierwszego strzału, tylko właśnie czy to dobitki, czy to jakieś rykoszety. Ta piłka dobrze spadała, tu jeszcze Damian Cisek. No i na koniec ten nieszczęsny rzut karny Sebastiana Kota. On swojej bramki niestety nie zanotuje, fatalne wykonanie, ale doceniamy też bramkarza, który mógł przecież rzucić się w drugi róg. Dariusz Tecura nie włożył siódmej bramki do swojego worka, a obronił ten rzut karny. I duże brawa dla niego za to. Nie był to dla niego łatwy mecz. Nie zagrał też dobrego spotkania, tak jak cała linia defensywy, tak jak cała jego drużyna. Ale wychodzą z honorem, z twarzą, z jednym golem, z meczu z liderem. Ja się już z Państwem żegnam. Życzę udanego długiego weekendu, udanego dzisiejszego popołudnia. Był dzisiaj z Państwem Filip Ogórek, a MKS Pogoń Sokół Lubaczów pokonał ostatecznie 6 do 1 biało-czerwonych Kaszyce. Dziękuję i do usłyszenia.